Witam serdecznie. Kontynuujemy partię z Vaik an Ze. Dzisiaj partia Anishgiri. A czarnymi gra Gukesh. Anishgiri, jak sama nazwa wskazuje, Holender z Leningradu. A Gukesh, genialny Hindus, 17 lat chyba ma. Naliczyłem, jest 7 młodszych od Jana minus Krzysztofa Dudy. Przed nim w rankingu. Kiedyś nikogo nie było. I to był powód do dumy. Niektórzy to nazywają tangiem czterech skoczków. Zupełnie nie wiem dlaczego. Wariant czterech skoczków, partia angielska, ale to dopiero początek. D3. D5. I po biciu na D5 mamy obronę sycylijską. Mamy obronę sycylijską. Wariant współczesny. Gdyby zagrał gońcem na G4, przeszedłby do wariantu Rausera, ale ruch mają białe, grają G3 i grają system smoczy. System smoczy, bo ponieważ te i ten z uciętą głową, skórę smoka, grzbiet smoka przypominają. No taki wychylony ład może i tak. I tu, choćby przyszło 1000 atletów i każdy, nie wiem, jakby 1000 kotletów, to nie wiem, jak to wytłumaczyć, że Gukesh cofnął skoczka na F6. Trzeba postawić gońca na E6. Gońca na E6 stawiamy, żeby nie mógł przyjść, więc tu w tym celu można zagrać goniec E7, można zagrać H6, można zagrać nawet F6. Niektórzy grają goniec C4 i przechodzą do ataku gosowiańskiego, chociaż wstępem nie jest ciężko. Ruch skoczkiem na F6 jest dziwna wawy. Dziwna wawy, ja bym tak nie grał. Ja bym tak nie grał. I tu naturalne jest goniec G2. Goniec G2. Nastąpiło goniec G4, jak widzicie, młodzieńcy własną teorię. Goniec G2. Zaczyna się gra samodzielna, goniec E7, nie wiadomo po co te tu przyszły. Goniec G2. Pozycja oczywiście nie jest równa, jakby powiedziała sztuczna inteligencja. Pozycja jest lepsza dla białych. Czarne straciły dwa tempa. A ponieważ grają sycylijską wstępem więcej, więc białe mają jedno tempo więcej. Naturalna roszada. H6. Kolejny ruch z gry środkowej. To dobre posunięcie. Można było zrobić wcześniej. Goniec przychodzi na G5 po to, żeby zbić skoczka. Po co go popychać? No, popchnął go. Ojojojojoj. I co teraz? I co teraz? Stawiamy wieżę na C1 sycylijski. Stawiamy, gramy A6, B5, ale tu będzie podwisał. Postanowił zgonić go. Wieża B1. Można było grać skoczek D2. No, wieża B1 zagrał. Uciekł. Skoczek i tak za chwilę będzie, ale zbije pionka na A4. A5. A3, tym czarny nie mogą napsocić grając A4, bo hetman i skoczek dwa razy atakują, skoczek D4. I co z tym fantem zrobić? Ja bym nic nie robił. Zagrałbym skoczkiem na D2. Albo skoczkiem na E4. Ruch E3 jest ruchem odpowiedzialnym. No on wygania konia, ale stwarza słabość. Czarny gra C6 i buduje barierę pionową przeciwko białopolowemu gońcowi. A
Ale tu naturalne będzie potem b4. Bronimy konisia, żeby nie wisiał. Kiedy pchniemy pionka b. Wieża fd1. Bronimy pionka, żeby nie wisiał. I skoczek a4. Na c5 chce wejść. Taki przyczółek chce zająć. Taki skoczek dobrze stoi. I b4. AB. Jak pion dojdzie do B5, tak jak strzałeczka pokazuje, to rozbije czarne piony. Jeden pion rozbije dwa. Taka odmiana ataku mniejszościowego. Tutaj należało grać wieżą z F na C8. Wzmocnić ten punkt, ten zostawić na A. Zagrał wieżą na D8. No, przyatakował tu. Przyatakował tu. Ale jest bronione. Póki co bronione jest. Biały konsekwentnie B5. Małe plusiki biały ma. I teraz czarny robi kombinację wymienną. Nie wiadomo po co on to robi. Ponieważ... Zobaczmy. Wieża D3. Wieża D3, goniec D3, hetman D3, wieża A4. Powstały różnobarwne gońce, ale białym zniknęła słabość. Białym zniknęła słabość. Biały wygrywa na białopolowej części szachownicy. I teraz kombinacja, proszę bardzo, strzelił mu. Strzelił mu i ma bardzo dużą aktywność. Na e4, dobre było e4, po e4 zaczynał grać goniec. Wieża a7, znaczy najpierw wieża a7, goniec d5. O, na f7 patrzy. Hetman d8, h4 ogranicza gońca, h5. I co teraz? Kombinujemy białymi. Czas start. Kombinujemy białymi. Kombinujemy jak Ani Żgiry. Ani Żgiry ma czystą pozycję. On tu będzie cisnął. Wieża B5, doskonałe posunięcie, będzie chciał przyjść hetmanem na B3, nacisnąć na F7, nacisnąć na B8. Teraz należało grać hetmanem na E8, ratować się. Niestety zagrał hetmanem na D7 i znowu możemy zakombinować jak Ani Żgiry, więc białymi kombinujemy jak Ani Żgiry. No, hetman B3, mówiłem, to łatwiej jest. Grozi wieża tu, grozi tu i są problemy. I są problemy. Czarny musi bronić się przed goniec F7. Hetman E7. Teraz na wieża B8, król ucieknie na H7 i czarne żyją. Czarne żyją. Bardzo dobre było hetman B1. Ale zagrał goniec C6, pogonił wieżę. Szachutnął. I wpadł na siódemkę. I jak bronić punktu F7? Wymienił hetmany. No, hetmany można zawsze wymienić. Wbił, wbił. Grozi goniec G6, trudno obronić piona.
Czarne nie mają dojścia do punktu F2 i ewidentna przewaga na biało-polowej części szachownicy. Kolejne osłabienie. I teraz, gdzie powinien iść czarny król? Poszedł do narożnika. Bardzo dobrze poszedł. HG5. Goniec G5. I póki co czarne jeszcze żyją. Dały szachusia. I próbują zbić pionka E3. Przykładowo na goniec H5, goniec E3, król G8 i czarne tego nie przegrają. Czarne tego nie przegrają. Biały jest czujny. Nie idzie królem na F3, bo dostanie E4. O. Dostanie E4, więc nie idzie. Idzie królem na F1. A czarny tu gra H4. Powinien odejść wieżą na A2. Ruch H4 prowadzi do wygranej pozycji dla białych. Nie bardzo można tego piona wziąć, bo wieża zrobi kuku, czyli zrobi podwójne uderzenie. Goniec odszedł na F6. No zdrowy pion więcej. Co prawda widzimy, że pion pole H8 ma czarne. Goniec ma pole białe, ale to jest drobny problem techniczny. Czarny król jest odcięty. H5. Grozi H6. Znowu z wygraniem gońca. I tu należało grać o tak. Nieszczęsny zagrał goniec H5. Zagrał wieżą na D8. No, zagrał na piona, odszedł czujnie. Zabrał piona i są dwa piony, więc no, są pewne problemy techniczne, bo pion H nie wygrywa. Po wymianie wież można nie wygrać. Trzeba zachować wieżę. Król idzie wreszcie prowadzić wolne piony. Goniec się nie daje, nie daje wziąć piona, bo każdy pion jest ważny. Król G3. Widzimy różnicę. Biały goniec hula, czarny zblokowany jest. No i wieża idzie na otwartą przestrzeń. Wieża idzie na otwartą przestrzeń, król H6. Są pewne trudności. Są pewne trudności z wygrywaniem. Goniec G7. Oczywiście wieża tego piona nie weźmie. Robi parę wyczekujących ruchów, żeby zyskać na czasie. Jeżeli dodawany ma 30 sekund. O, goniec się ładnie przestawił. Teraz król nie może bić, bo broni gońca. Król znowu nie może bić, bo broni gońca. Widzimy, czarny wyczekuje, a biały go usypia. Teraz znowu nie może. Wieża F8. Król G4. Wieża F6. Goniec F5. Przygotowania ostatnie idą. Goniec uziemiony. Jak goniec odejdzie, grozi mat na H7. No tego piona dalej nie można brać. I teraz z nadzieją na król bije 5. Wtedy tu. I wygrywa kto? I kto wygrywa? I wygrywa raczej czarny. Nastąpiło F3. Goniec H8. A lepiej było odejść na F8, ale co to nie. Goniec C4. I goniec F7. Obronił piona.
A chociaż lepsze było w tej pozycji król F5. Zaplecenie siatki matowej. Tu nie można. Ciekawe, dlaczego tu nie można. Ciekawe, dlaczego tu nie można. I ciekawe, dlaczego tu nie można. Przecież mata nie ma. Tylko wieża i goniec więcej. No ale ten skasuje pionka. Tego nie damy. No dobra. Goniec F7, goniec G7. To cały czas pozycja jest wygrana, więc tylko można... To jest bardzo dobry pomysł, żeby usypiać czujność przeciwnika. Wieża B3. I proszę bardzo, wygrywający ruch znajdujemy. Czas start. Myślimy, myślimy. Kto nie umie myśleć, udaje, że myśli. Kto nie umie udawać, stara się myśleć naprawdę. Wieża A6. Wieża A6. Na wieża E3 nastąpi król G4 i trudno się obronić przed Maciusiem. I trudno się obronić przed Maciusiem. A teraz pion poszedł i wygrywa. Doskonały ruch to wieża A6. Wieża B8 to tylko przyspiesza przegraną, ale tam wieża B1 niewiele lepsze było. Król G5, no grozi nieustronne H6. Najpierw goniec szaszka, żeby tu. Na król G7 wieża E6. Poszedł na H8 i po wieża E6 zobaczył, że nie ma szacha, podziękował. Można powiedzieć, że te trzy pionki jakby nie grały. Tutaj jest siatka matowa. Tu nastąpi wymiana wież. Padnie pion i się wygra, albo bez wymiany wież. Dziękuję za uwagę.